Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W epizodzie 5 mogliśmy zobaczyć, jak Luke przechodzi trening pod okiem Jody. Mimo tego, że początkowo stary mistrz nie był chętny, by uczyć chłopaka, z tego względu, że, tak jak ojciec, miał w sobie dużo gniewu, brakowało mu cierpliwości oraz był za stary. I ten wątek ma swoje rozwinięcie za sprawą książki z pewnego punktu widzenia, czyli zbiór opowiadań bohaterów drugo- i trzecioplanowych z Nowej Nadziei. A mowa konkretnie o opowiadaniu pod tytułem Jest ktoś jeszcze, z którego możemy się dowiedzieć, że Yoda również wtedy nie miał zamiaru szkolić Luke'a, jednakże był bardzo chętny, żeby jego uczennicą została Leia. Finalnie Obi-Wanowi udało się go namówić do zmiany decyzji, a o tym jak tego dokonał i dlaczego to właśnie dziewczyna była, według Jody, lepszym wyborem, opowiem wam w dzisiejszym odcinku, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Przede wszystkim to opowiadanie daje nam możliwość jeszcze bardziej przyjrzeć się temu, jak bardzo winny czuł się Yoda tego, jaki nastąpił rozwój wydarzeń w galaktyce. W końcu to on był wielkim mistrzem zakonu i to właśnie gdy on nim kierował Jedi upadli, gdyż nie dostrzegł tego, co się dzieje z Anakinem i nie dał rady zawrócić go ze ścieżki ku ciemnej stronie mocy, oraz też nie był w stanie wykryć i zatrzymać działań Palpatina, żeby albo nie dopuścić do wykonania skazu 66, albo chociaż pokonać go później w pojedynku i tym samym zaniechać powstania Imperium. Dodatkowo Yoda czuł się na Dagobah bardzo samotny. Na przestrzeni opowiadania kilka razy wspominał stare czasy, jak na przykład to, że chodził o łasce Darżatu, żeby wkręcić padawanów, a ponadto w swoim domu trzymał kilka pamiątek, konkretnie płaszcz Qui-Gona, z którego zrobił sobie koc, oraz prezent od Obi-Wana, czyli wykonany własnoręcznie garnek. To właśnie za tym drugim z wyżej wymienionych mistrzów starzec wyjątkowo tęsknił. Rozmyślał sobie nad tym, co by było, gdyby razem ze swoim przyjacielem udali się na wygnanie wspólnie. Wiedział jednak, że nie mogło się tak stać, z tego względu, że wtedy Imperium bardzo szybko by ich znalazło. Choć nawet będąc samemu na bagnistej planecie nie mógł czuć się bezpiecznie, gdyż w trakcie tej historii nad Dagobah aż dwukrotnie zjawiły się sądy zwiadowcze. Jednak przede wszystkim Yoda rozmyślał na temat przyszłości galaktyki, a nadzieję na lepsze jutro widział w wyszkoleniu Rey. Marzył o tym, żeby pewnego dnia wręczyć miecz młodej Skywalkerównie i wprowadzić ją w tajniki mocy, gdyż czuł, że oprócz tego, że jest córką Anakina, co czyni ją potężną, to po swojej matce dziewczyna odziedziczyła silną wolę oraz opanowanie, co sprawia, że ma potencjał na stanie się wielką Jedi oraz będzie w stanie powieść galaktykę w nową erę. W przeciwieństwie do swojego brata, którego Yoda już wtedy uważał za zbyt porywczego, zawziętego, nieswojonego i nieuważnego, innymi słowy, zbyt podobnego do ojca. Wiedział jednak, że nie ma szans na to, żeby doszło do szkolenia Rey, ponieważ nie było nikogo, kto mógłby przede wszystkim uświadomić ją, że jest ona kimś więcej niż tylko księżniczką i przywódczynią rebelii. On sam nie mógł tego zrobić przez swoje wygnanie, a Kenobi miał za zadanie opiekować się Luke'iem, który o wiele bardziej wymagał tego, by ktoś nad nim czuwał. Ten stan rzeczy miał jednak ulec zmianie, gdyż jakiś czas później do chatki Jody przybył nie kto inny, jak niedawno złączony z mocą Obi-Wan, z prośbą o to, by nasz szyjony dziadek uczył Luke'a. Pragnę, mistrzu, żebyś przyjął nowego padawana. Padawana, powiadasz? Dziecko Skywalkera. Yoda poczuł, jak jego serce się raduje. Nie sądził, by kiedykolwiek miał do tego dojść, a jednak... Tak. Zgadzasz się bez namysłu? Od dawna wyszkolić ją chciałem. Tylko, że mam na myśli Luke'a, mistrzu. Yoda spojrzał w migoczącą twarz. Nie, nie jemu to pisane. Gotów nie jest. A czy ktokolwiek jest? Nie do tego. Głębokie zaangażowanie Jedi przejawiać musi. Tamten z jednej chmury na drugą spogląda. Poważny umysł Jedi mieć musi. O śmigaczu tamten tylko myśli. Nie on, ona. Mistrzu. Tego, co zaczyna, nie kończy. Impulsywny jest. Mistrzu. Ścieżkę, którą kroczą impulsywni, obaj znamy. Tak jak mówiłem we wstępie i tak jak widzicie tutaj, Yoda już wtedy był przeciwny szkoleniu chłopaka i przynajmniej w moim odczuciu był wtedy jeszcze bardziej zawzięty, niż gdy Luke odwiedził go w epizodzie 5. Ale żeby tego było mało, to w dalszym ciągu rozmowy okazało się, że poza wściekłością i niechęcią, stary mistrz po prostu się bał. Chwilę później zapytał. A jeśli tego impulsywnego, niecierpliwego, lekkomyślnego chłopaka ścieżek mocy nauczyć spróbuję i zawiodę, co wtedy? I wtedy Obi-Wan, który nie zamierzał tak łatwo dać za wygraną, wyczuł, że jest to idealna okazja na wyciągnięcie asa z rękawa. I wtedy powiedział te oto słowa. Przypominam sobie dawnego mistrza, który miał takie powiedzonko o próbowaniu. Jednym słowem użył przeciwko Jodzie jego własnej broni, a ten wiedział, że ze swoją mądrością nie wygra. Chwilę pomyślał i finalnie poprosił Kenobiego, że przysłał do niego Luke'a. Fakt faktem, że stało się to 3 lata później i wtedy również miał wątpliwości, ale były one wtedy zdecydowanie mniejsze. I w efekcie pokojnej interwencji Obi-Wana, Yoda się zgodził i zaczął szkolić Luke'a. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co myślicie, czy wam się tekst podobała, czy nie, po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. Zapraszam was również do playlisty, gdzie znajdziecie poprzednie odcinki z książki z pewnego punktu widzenia. Jest to 3 odcinek z tej serii i myślę jeszcze nad 4, ale to jeszcze zobaczymy, może wyjdzie, może nie, czas pokaże. No i widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!